Witam wszystkich w nowym spin-offie. Lista oczywiście tematów w opisie, a my sobie zaczniemy. Pierwszy temat to Ginny to matka Bonnie, bo padło dużo opinii w internecie, że to jest jednak matka Luffy'ego, no ale moim zdaniem to jest na pewno matka Bonnie. Widać podobieństwo między nimi i zadebiutowała przede wszystkim w retrosach Kumy, więc wnioski dla mnie są proste. Nie ma sensu na siłę kombinować. Dlaczego robot się przebudził? To jest dobre pytanie. Szczerze nie wiem. Zrobiłem research, ale nie było dla mnie żadnych przekonujących odpowiedzi. Może faktycznie za to odpowiada rytm bicia serca Luffy'ego w trybie piątym, czyli ten cały rytm bębnów wolności. Aczkolwiek czemu robot się nie aktywował podczas walki Luffy'ego z Lucci'im, skoro już wtedy Luffy odpalił gear piąty na Egghead? Jak macie jakieś ciekawe wnioski, piszcie odpowiedzi, z chęcią poczytam. Ten komentarz wyraźnie pokazał, że wszyscy się myliliśmy. Luffy ewidentnie zremisował z Kizaru. Wychodzi na to, że jest na poziomie admiralskim, a nie jak sugerowała większość fandomu, że Gumiak już przeskoczył ten poziom lub jest niżej od niego. Co też fajnie uwydatnia to, że pokonanie Kaido nie było solową robotą Luffy'ego, tylko całej chmary postaci. I Yonko są jednak silniejsi od admirałów. Przechodzimy do pentagramu, którego widzieliście w rozdziale, gdzie Saturn zaprezentował swój owoc. Zacznijmy od tego, że w wielkich arkanach Tarota liczba 5 oznacza papieża, a dokładnie niejaka karta Hierofant. A papież to przecież też osoba rządząca kościołem katolickim, a jak już mówiłem w poprzednich spin-offach, i mu też ma znaczenie bliskie do Buddy. Także Oda wyraźnie sugeruje, że i mu ma duże powiązania z pewną boskością. I co ciekawe, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych jest często nazywany Pentagonem, ponieważ ma budynek o 5 ścianach, że tak to nazwijmy. A to jest ciekawe, ponieważ Saturn ma tytuł Boga Obrony. I skupiając się zatem na liczbie 5, warto zwrócić uwagę, że to może być numeracja Gorosei według ich siły. Coś jak Espada z Bleacha, ponieważ na przykład Imu sama może oznaczać liczbę 0. Bo w języku japońskim przydrostek mu w tłumaczeniu na nasze oznacza nic. Poza tym Saturn jest zajowiszem, Marsem, Wenusem i Merkurym w kolejności planet od Słońca, czyli pozostałymi Gorosei reprezentującymi dane planety. Przy czym członkowie Baroque Works też byli na przykład poszeregowani siłowo. Kolejna ciekawa rzecz związana z pentagramem, czy też raczej pięciorem, jedną gwiazdą, to w Japonii jest znana jako pieczęć Abeno Seimei. Jeżeli coś pokręciłem, to mnie poprawcie. No ale kim był ten Seimei? To akurat nie jest ważne, nas to nie interesuje. Nas interesuje to, że mocno przeniknął do popkultury japońskiej i gdzieś od przełomu lat 80. i 90. przedstawiany jest właśnie w popkulturze jako postać Bishonen, czyli japońskie określenie na młodego, pięknego mężczyznę. Co by się zgadzało ze spekulacjami dotyczącymi płci Ima, że jest on z niewieściałym chłopcem. Poza tym w Japonii istnieje teoria spiskowa mówiąca, że region Kansai jest chroniony pentagramem, a każdy ten punkt, co widzicie tutaj teraz na mapie, jest pieczęcią potężnego demona. Akurat wszystko pasuje do pięciu Gorosei. W sercu tego pentagramu leży miasto Nara, która była historycznie rządzona przez cesarzy, których imiona kończyły się na przydrostek Mu. Znaczy się ci cztery cesarze, co teraz widzicie na ekranie, z wyjątkiem pierwszego cesarza Jimu, gdy oczywiście Nara była stolicą Japonii. Ale interesującym faktem jest to, że pierwszego cesarza Japonii, czyli tego Jimu, właśnie pochowano w Nara. Jako ciekawostkę jeszcze można dodać, że Imu w rozdziale 1085 powiedział o sobie Mu, czyli wszystkie przydrostki Mu faktycznie mogą mieć jakieś symboliczne znaczenie. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o pentagram w tym materiale. Może nagram o nim osobny film lub jakąś teorię. Jeszcze zobaczymy.
Zacznijmy sobie od Brooka. Jakaś sekta myślała, że przywołała samego szatana, a on tylko został tam przeniesiony przez Kumę. No ale on wylądował w takim, no, pentagramie. A jaki jest owoc Brooka? Reinkarnacja. No i ci ludzie myśleli, że Brook jest tym diabłem, nie? Poza tym Brook w końcu też umie kontrolować swoją duszę, plus jest chodzącym szkieletem, no to by się nawet zgadzało. No a Saturn ze swoim owocem też wygląda jak demon, nie? Co to oznacza? Nie wiem. Ale patrząc, jak Brook walczy na Hulkek Island z duszami Big Mom, to podejrzewam, że Brook może odegrać jakąś gigantyczną rolę w finalnym etapie fabuły. Taka ciekawa anegdota i powiązanie między Brookiem i Saturnem. Zobaczymy, co jeszcze Oda z tego zrobi. No dobra, ale w każdym razie, czym jest owoc Saturna? Wszystko wskazuje na Ushi Oni, czyli jednego z rodzaju yokai, posiadającego głowę rogatego byka. Przynajmniej według mnie pasuje z wyglądu. Po internecie zresztą już chodzi wiele screenów prezentujących pozostałych Gorosei jako inne yokai. A co do Ushi Oni, to jest on czczony jako święte bóstwo i honorowany podczas festiwalu Ushi Oni w Uwajima w Japonii. No a Saturn jest teoretycznie przysłowiowym bogiem, nie? No i jak słusznie zauważyło wielu fanów One Piece, Saturn bardzo przypomina też Giuseppe Galibardiego, włoskiego bojownika o wolność. A warto przypomnieć, że miał on powiązania z masonerią. Także czy to jest kolejny przypadek? Poza tym Galibardi, no, był człowiekiem, który przyczynił się do zjednoczenia Włoch, czyli stworzenia rządu. A przypominam, że światowy rząd został stworzony po upadku starożytnego królestwa z 20 wielkich rodzin. To też nie było tak, że jedna osoba to zrobiła. A przecież Włochy były krajem bardzo podzielonym. Wiele rodzin kupieckich i tak dalej. Nie wiem jak wy, ale widzę tutaj dużo anegdot. I jeszcze co do Saturna, to ciekawą kwestię ma tu Sanji. Wiemy, że Sanji boi się pająków. Przegrał również z Doflamingo, który posiadał owoc nici. No a Black Maria z owocem pająka to też było coś, czego nie był w stanie przezwyciężyć. No i teraz spotkał Saturna, który też, no, wygląda jak taki pseudopająk, który go pokonał bez trudu. Przypadek? Możliwe. Też nie wiem do końca, jak to interpretować, ale zbieżności są bardzo ciekawe. Kolejna rzecz co do Saturna, to miał on wyjebane tak samo jak Białobrody, gdy wbito w niego miecz. Czyżby taki sygnał lub odniesienie ze strony Ody, że najsilniejsi w tym świecie nie zwracają uwagi na jakieś takie randomowe obrażenia, czy coś takiego? Piszcie, co o tym myślicie. Czy Kuma wiedział, gdzie wysyła słomianych? Nie mamy na to jednoznacznych dowodów. Jednak widzimy po ostatnich rozdziałach, że dopiero Red Line zablokował trasę przemieszczania się Kumy. No i wiemy na pewno, że chciał pomóc słomianym uciec z Shabondi, plus można powiedzieć, że każdego z nich odesłał wręcz na idealne miejsce do treningu. Lub na przykład wiedział, gdzie Rewo mogą zaatakować, więc wysłał tam Robin, bo wiedział, że jej pomogą. Moim zdaniem doskonale zdawał sobie sprawę, gdzie wysyła każdego z nich, tylko ciekawi mnie wybór Amazon Lily dla Luffy'ego. To jest bardzo tajemnicze wysłanie, że tak to nazwijmy. Na koniec bardzo słuszny Imo komentarz mówiący o tym, że rasa Kumy mogła być dlatego prześladowana przez rząd, no bo byli powiązani z Niką. No i najprawdopodobniej pochodził z ich rasy, co by tłumaczyło spekulacje, że pierwotny Joy Boy najpewniej był olbrzymem, stąd wielki słomiany kapelusz u Ima w lodówce. I co do rasy Kumy, to w tłumaczeniu na nasze to będą korsarze. A korsarz to kapitan prywatnego okrętu prowadzący działania wojenne w imieniu władcy na podstawie wystawionego przez niego listu kaperskiego. Oczywiście to jest definicja z Wikipedii. Nas jednak interesują początki XVIII wieku, w zasadzie XVIII wiek, gdzie korsarze pochodzenia francuskiego zajęli wyspę Haiti od Hiszpanów. No i znacznie później, pod wpływem rewolucji francuskiej, pod koniec tego wieku XVIII, wybuchły tam bunty niewolników. I moje pytanie brzmi, czy czegoś wam to nie przypomina albo sugeruje? A przy czym warto zaznaczyć, że dzisiejsza część Haiti należy do Dominikanów.
Dominikany. A Dominikana po angielsku zawiera w sobie słowo Nika. Także tyle w temacie. Do zobaczenia w następnych materiałach.